Państwo, tu Aner Blumstein, polski Żyd vlog. Dzisiaj opowiem o Olga Tokarczuk, polska noblistka, literatura. Została Nagrody Nobla, dużo o niej się teraz słyszy i dużo się słyszy złego o niej. Kim ona w ogóle jest? No to żeby od tego zacząć, musimy mówić o jej rodzicach najpierw. Czyli matka to mniejsza, ojciec. Ojciec był lektorem w PZPR-ze, czyli był powiązany z komunistami. Dość ważna funkcja, pełnił, pomagał im, komunistom, czyli komuna. Potem patrzę sobie w Wikipedii, że Olga Tokarczuk wspierała partię Zieloni. Partia Zieloni to są komuniści, tacy zieloni komuniści, bo zielony to taki niedojrzały czerwony. Feministki, różne tam lewactwo, nie warto o tym w ogóle mówić. Tacy pseudoekolodzy, a tak naprawdę chodzi im tylko o ich własny interes i o rewolucję. Poczytajcie sobie Państwo o tym, co robią zieloni w Niemczech i co oni proponowali. Chodzi o pedofilię, to są straszne tematy. Jeszcze będę o tym mówił przy okazji edukacji seksualnej, mniejsza. Była właśnie z zielonymi, współdziałała i współdziałała, co ciekawe, w krytyka polityczna. To tam pisała różne prace. I krytyka polityczna to jest taki twór, który jest finansowany przez Fundację Batorego. A Fundacja Batorego to po prostu fundacja założona po części przez George'a Sorosa. Czyli George Soros pośredniczy, dawał pieniądze dla Olgi Tokarczuk też, czyli ona pisała to, co George Soros chce. Bo, no i co ona pisała? I co ona mówi? Ona mówi, że Polacy mordowali Żydów i że Polacy byli właścicielami niewolników i że Polacy się tego wypierają. To ja coś panie powiem, to Polacy byli niewolnikami. Polacy byli najpierw rozgrabieni przez 3 państwa. Potem przez 2, potem przez 1 PRL, potem teraz są przez multipaństwo rozgrabiani. To my zawsze jesteśmy kolonizowani. Myśmy nigdy nie kolonizowali ludzi. Polacy nie mieli takiej historii, żeby kolonizować. I mordowanie Żydów. To może ktoś z pani rodziny mordował Żydów. Bo normalny Polak nie mordował Żydów, tylko im, mimo tego, że to było karane karą śmierci, to tylu się Polacy pomagali Żydom. Mojej rodzinie pomagali Polacy Żydom. Nie wiem, skąd panie ma informację, że mordowali. Może jakiś właśnie ktoś z pani rodziny mordował komunista. Ale w sumie pani to taka żydokomunistka. Syjokomunizm. Bo ten George Soros to jest po prostu syjonistyczny miliarder, który finansuje różne takie nieciekawe rzeczy o gejach, o LGBT, o edukacji seksualnej. On macza palce wszędzie, gdzie się da. No i też widzę, że maczał w pani palce. Pani twórczości palce i w pani tym, co mówi. No. Pani mówi, że to bardzo przykre, że Polacy w 2014 roku nie przyjęli imigrantów w przeciwieństwie do Szwecji, którzy teraz tam bogacą pulę genetyczną. Wie pani, jak oni bogacą pulę genetyczną? Gwałcąc, proszę pani, podpalając auta. Oni tak bogacą nam pulę genetyczną. Oni przekazują takie wartości jak siedzenie na zasiłku, jak plądrowanie sklepów, jak gwałcenie Europejczyków. To sobie proszę pani wyobrazić, jakie to jest bogacenie. Jak pani chce mieć spalone auto i żeby panią gwałcili, albo pani sąsiadkę, to pani jedzie do Szwecji, która Szwecja właśnie była kolonizatorem. Potop szwedzki, poczyta sobie pani o nim, pani po prostu się brzydzi polskości. Panią finansują syjonisty. Pani jest syjonistką, pani Olgo Tokarczuk. Pani zakłada jakieś organizacje we Wrocławiu, żeby szerzyć ochronę praw zwierząt, różne takie ekologie, feminizm i walczyć z nacjonalizmem i antysemityzmem. Niech pani pisze, że z antysyjonizmem, bo my, Semici, nie mamy nic do Polaków, ani Polacy do nas, tylko do was, do syjonistów, mniej lub bardziej ukrytych. Pani po prostu albo jest nieświadoma, kto panią finansuje, chociaż wątpię, albo jest pani w pełni świadoma,
i nie jest pani warta w ogóle chwili mówienia o tym. Ma pani sobie swoją syjonistyczną nagrodę Nobla? I co z tego? I co z tego, jak pani się dawno sprzedała? Pani nie jest Polką, ani się polskości brzydzi. A my się Polacy brzydzimy pani. I tyle w tym temacie. Nie czytajcie tych książek, albo poczytajcie i sobie sami zrobicie. Tak jak, no, nie ma sensu o pani Oldze tyle batalię toczyć. Pani jest po prostu syjonistka, pani George Soros coś mówi, pani to robi. Mniej lub bardziej ukrycie pani to robi. I jak pani tak walczy o prawa zwierząt, to czemu pani nie walczy o prawa... Jak pani walczy o prawa zwierząt i pani walczy o prawa kobiet, to czemu pani nie walczy o prawa tych najmniej bezbronnych, najbardziej bezbronnych kobiet, tych w łonie matki nienarodzonych? O ich prawa pani nie walczy. I tyle z pani hipokryzji. Bardzo cieszę się, że mogę to skonfrontować, pani słowa. To są pani słowa, które powiedziałem. Te wszystkie o historii, o kolonizacji, o puli genetycznej. Proszę sobie poczytać to, co pani Olga mówi. I co pani Olga robi? Przykro mi, że takich mamy noblistów. Ale cóż, mniejsza o to. Ander Blumstein, polski Żyd Vlog. Dziękuję bracia za wysłuchanie wideo. Powiem tylko, nigdy tego nie mówiłem, powiem, bo to ponoć dobrze mówić. Subskrybujcie kanał. Subskrypcja, róbcie subskrypcja. Dajcie... Łapka w górę, nie w dół. Komentujcie, bądźcie aktywni, pokazujcie to znajomym i subskrybuj mój kanał, bo dużo osób ogląda, a nie subskrybuje. A jak będzie mieć dużo osób subskrybować, to filmy będą trafiały do więcej ludzi, czyli szybciej po prostu ludziom pewne rzeczy wytłumaczymy, które oni muszą wiedzieć, a nie wiedzą niestety. No i... Bardzo się cieszę, że jest już was ponad 700. Robi to wrażenie. Może uda się osiągnąć 1000 jeszcze w tym roku. Jeszcze przed Hanuką. Kto wie, przed Boże Narodzenie, niedługo Hanuka też. Fajnie by było. Miły prezent. Ale mówię, nie musi być was dużo. Tylko byleby byli konkretni. Tylko pokazujcie to tylko sprawdzonym znajomym. I pokazujcie też tym lewakom, żeby się wkurzali. Masakrujcie ich i mam nadzieję, że wam w tym jakoś mogę pomóc. Tymi filmami, kanałem. Szalom, bracia.